trzy wielkie miłości połączyły mieszkańców Kietrza dzisiejszego dnia. Pierwszej dali wyraz o godzinie 10:00, to miłość do Boga, bowiem wtedy odbyła się uroczysta msza w intencji ojczyzny. Drugiej, miłości do ojczyzny, nasi mieszkańcy dali wyraz, uczestnicząc w marszu dla ojczyzny. I wreszcie trzecia miłość, miłość do drugiego człowieka. W tej właśnie chwili odbywa się bieg, który ma także wymiar charytatywny. Znowu mieszkańcy Kietrza i okolic włączyli się w pomoc drugiemu człowiekowi, małej 6-letniej dziewczynce, która tej pomocy bardzo potrzebuje. Witamy wszystkich na dzisiejszym biegu charytatywnym dla Madzi. U Madzi wystąpił przerzut na tkanki miękkie, układ moczowo-płciowy. Zaczęliśmy 2 tygodnie temu już terapię radykalną 2D, ma naświetlania, jest już po 2-tygodniowych naświetlaniach. Teraz miała tydzień przerwy. W tym tygodniu jeszcze byliśmy na wizycie u ginekologa. Niestety Madzia już jest tak przewrażliwiona, że niestety nie dała nam się zbadać. Zostaliśmy skierowani do Chorzowa. Tam będzie miała badanie ginekologiczne pod narkozą robione. Od jutra znowu czekają 3 tygodnie naświetlań. Dziękujemy wszystkim za udział w akcjach charytatywnych dla naszej Madzi. Dziękujemy wszystkim jej kolegom i koleżankom za występy, które miały miejsce w środę. Dziękujemy pani Kindze za to, że ona się z nią w szkole opiekuje, bo dla Magdy teraz jest naprawdę bardzo trudny okres czasu. Dziękujemy TV Pogranicze, dziękuję wszystkim mediom. Dziękujemy wszystkim za przybycie, za to, że kolejny raz jesteście z nami i z naszą Madzią. Dziękujemy. Witam serdecznie Państwa. Przed chwilą wystartowali biegacze z okazji naszego biegu, kietrzeńskiego biegu niepodległości. Wystartowało ponad 190 biegaczy, bo jeszcze tam troszeczkę dobiegło i prawie koło setki tam z kijkami maszerujących miłośników spacerów, kijkarzy, rowerzystów w tym. Także przypuszczam, że będzie około 300 osób, które wzięło udział w biegu niepodległościowym. Nasz kietrzeński bieg niepodległościowy przede wszystkim ma wymiar charytatywny, gdyż poświęcony jest bieg, zbiórka cała, która jest prowadzona na tym biegu, prześwieca ratowaniu życia i zdrowiu Madzi Domagały, która to dziewczynka zmaga się z chorobą nowotworową. No, na leczenie potrzebne dość sporo pieniążków, dlatego zrobiliśmy tą zbiórkę i chcemy pomóc dziecku w jej cierpieniu i po prostu, żeby wyzdrowiała. Po prostu dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, dobrego serca, sponsorom, darczyńcom, wszystkim, którzy przyczynili się do tego biegu. Przede wszystkim podzięka dla biegaczy, którzy swoją opłatę startową w całości przekazali na leczenie Madzi. Myślimy, że Madzia odzyska zdrowie i będzie też z nami kiedyś w przyszłości biegała. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Karolina Siwoń i jestem instruktorem muzycznym w Domu Kultury w Kietrzu. Dzisiejszego dnia będziemy mieli okazję posłuchać dzieci uczących się w Domu Kultury w pieśniach patriotycznych. Jest to koncert poświęcony 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dlatego dzieci uczące się w Domu Kultury zaprezentują Państwu dzisiaj wybrane przez siebie utwory. Będziemy mieli okazję posłuchać dziewczyn uczących się w szkole podstawowej w Kietrzu, które zaprezentują 3 pieśni patriotyczne. Będzie to Rota, Rozkwitały pąki białych róż oraz Szara piechota. Zapraszamy. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat, dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat, dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Cześć, jesteśmy Inglus. Jesteśmy właśnie po koncercie, zagraliśmy w ramach obchodów 11 listopada. Co prawda mało tematycznie. No mało tematycznie, bo bardzo rock'n'rollowo, ale trzeba świętować każdy po swojemu, ale to jest nasza wizytówka, ma pięknie wymalowane ciało, a tu jest, proszę Państwa, wyraz oddania zespołowi, nasze logo.
zostanie mu już do końca życia. Wojtek, Bartek, Szymon, Łukasz, aktualny skład, nagrywamy płytę. No i zapraszamy śledzić nasz Facebook Inklus. Szanowni Państwo, dobiegają końca prace remontowe na drodze powiatowej na odcinku Głubczyce-Sławoszów. Co prawda jest to krótki odcinek, bo ponad 1,5-kilometrowy, ale już zdecydowanie jest to bezpieczniejszy odcinek, który prowadzi z jednej strony do granicy naszej z Republiką Czeską, a z drugiej strony jest też głównym ciągiem komunikacyjnym pomiędzy powiatem głubczyckim a powiatem prudnickim. Zostaną jeszcze domalowane linie na skrajniach jezdni. Zostanie również postawione nowe oznakowanie. Także wkrótce, Szanowni Państwo, będziemy mogli powiedzieć, że odcinek został wyremontowany już w całości. Zapewne wielu z Państwa zapyta, dlaczego nie została wyremontowana ścieżka. Otóż, Szanowni Państwo, to nie ten projekt, nie te źródło finansowania. Przygotowania do remontu tej drogi rozpoczęliśmy już na początku bieżącego roku, wiedząc o tym, że prawdopodobnie pojawi się szansa pozyskania dodatkowych środków, i tak też się stało. Udało się niestety rozstrzygnięcie konkursu. Nastąpiło bardzo późno, stąd, Szanowni Państwo, początek listopada jest tym miesiącem, w którym mogliśmy rozpocząć możliwie najszybciej, jak się dało, prace remontowe. Całe szczęście, że pogoda jest na tyle łaskawa, że pozwoliła nam wykonać te remonty, ale to jeszcze nie koniec prac remontowych na drogach powiatowych. Zamierzamy jeszcze w tym roku wykonać remonty 3 odcinków dróg, których nawierzchnia jest bardzo mocno zdewastowana. Jest to odcinek w Tłustomostach, odcinek w Ciermięcicach i odcinek do Opawicy, prowadzący do miejscowości Opawica. To nie koniec prac na odcinku drogi powiatowej w kierunku Sławoszowa i granicy państwa, ponieważ już od kilku lat staramy się etapowo dokonywać różnych prac na tej drodze, między innymi poprawa nawierzchni, budowa ścieżki, oświetlenia, ale również bolączką jest drzewostan, który tutaj, Szanowni Państwo, jest bardzo mocno starzejący się. W związku z tym rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem projektu, który będzie dofinansowany ze środków unijnych w ramach bioróżnorodności. Ten projekt został pozytywnie zaopiniowany, doszło do rozstrzygnięcia konkursu i, Szanowni Państwo, jeszcze w tym roku podejmiemy prace zmierzające do bardzo mocnej pielęgnacji lip rosnących przy tej drodze. Lipy stwarzają bardzo mocne zagrożenie dla użytkowników drogi, kierujących czy pieszych. W związku z tym te drzewa, które będą nadawały się do wycinki, zostaną usunięte, natomiast pozostałe zostaną mocno przycięte, czyli nastąpi kompleksowa ich pielęgnacja. Witam Państwa, Barbara Piechaczek, dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej. W dniu 12 listopada Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej wraz z IPN-em z Warszawy i z Opola próbowało odnaleźć zwłoki żołnierza radzieckiego pochowanego w komórce przy ulicy Powstańców pod Posadzką. Do tych działań przygotowywaliśmy się 2 lata. Wynikało to z relacji ustnych przekazywanych, które otrzymaliśmy. A szczegóły dotyczące tego zdarzenia będzie można obejrzeć w materiale, który przygotowuje nasza telewizja Pogranicze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W okresie od 4 do 17 listopada na terenie powiatu głubczyckiego odnotowaliśmy 8 zdarzeń. I było to 4 miejscowe zagrożenia, 3 pożary oraz 1 alarm fałszywy. 6 listopada po godzinie 12 otrzymaliśmy zgłoszenie o przygniecionym przez przyczepę mężczyźnie. Do zdarzenia doszło w Głubczycach przy ulicy Kołątaja. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych uwolniono spod przyczepy mężczyznę, a następnie rozpoczęto akcję reanimacyjną. Niestety, pomimo szybko podjętych czynności ratunkowych, lekarz stwierdził zgon mężczyzny.
Dalsze działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia na czas prowadzonych działań przez policję oraz prokuraturę. Ponadto w Głubczycach gasiliśmy pożar śmieci w kontenerze oraz pożar liści. Również w Głubczycach po otwarciu mieszkania udzielaliśmy kwalifikowanej pierwszej pomocy kobiecie. W Gołuszowicach zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia w związku z działaniami zespołu ratownictwa medycznego. W Baborowie strażacy z miejscowej jednostki OSP gasili pożar drewnianych elementów w pustostanie. W Głubczycach przy ulicy Moniuszki interweniowaliśmy w związku z wypadkiem dwóch samochodów osobowych. Szanowni Państwo, 11 listopada w związku ze 101. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę w tutejszej komendzie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której podniesiono flagę państwową na marsz oraz odczytano list okolicznościowy komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Szanowni Państwo, i na koniec tak zadam pytanie, czy kupiliście już czujkę tlenku węgla? Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na wiadomości za tydzień. Serdecznie witam Państwa z dziedzińca internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach. W tym roku tradycyjnie zapraszam na naszą szopkę świąteczną, przede wszystkim noworoczną jednocześnie, szopkę żywą, czyli ze zwierzętami, które będą dzięki naszym absolwentom i naszym uczniom tutaj udostępnione i będą Państwo mogli zobaczyć, no myślę, coś interesującego. Chcę zaznaczyć, że jest to już 10. szopka noworoczna, więc jubileusz. W związku z tym bardzo wiele ciekawych imprez towarzyszących, na które serdecznie Państwa zapraszam. Proszę śledzić plakaty, które będą też na mieście. Myślę, że i w telewizji Pogranicze również taki plakat umieścimy, żeby Państwo mieli też okazję dowiedzieć się, co oprócz zwiedzania żywej szopki Państwu będziemy z okazji tego dziesięciolecia już naszego proponowali. Serdecznie zapraszam na naszą jubileuszową żywą szopkę w dniach 13 do 16 grudnia 2019 roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziewiątego listopada w Prudniku odbyły się zawody karate WKF Puchar Gór Opawskich. W zawodach startowali zawodnicy w 350-osobo konkurencjach. Z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Ludowy zespół sportowy reprezentowało 16 zawodników. Maciej Kowalczyk w kata juniorów zdobył medal złoty. Jakub Patryjak zdobył również medal złoty w kata junior młodszy. Oliwia Raniewska zdobyła srebrny medal w kata junior. Mateusz Stankiewicz w kata junior młodszy zdobył medal srebrny. Klaudiusz Leliński w kata 12-13 lat zdobył medal brązowy. Jakub Patryjak w kata junior zdobył brązowy medal. Maja Kowalczyk w kata 8 lat zdobyła również medal brązowy. Wojciech Patryjak w kata 9 lat zdobył medal brązowy. Hac Julia w kata 12-13 lat zajęła miejsce piąte. Marta Fiet w kata również 12-13 lat zajęła również miejsce piąte. Emilia Klein w kata 12-13 lat zajęła miejsce siódme. Wojciech Reichel w kata 9 lat zajął miejsce piąte. Zawodnikom gratulujemy.